Nie, według mnie to są tylko domysły pana posła Mularczyka i takich propozycji nie ma, bo przecież ten wynik fantastyczny, najlepszy wynik w dziejach sądeczyzny, 8 posłów i 2 senatorów, sam mówi za siebie. Ja też mogę powiedzieć, najlepszy wynik procentowy w kraju, 111 782 głosy. Ja o tym nie słyszałem, to są tylko chyba urojone domysły niektórych ludzi. Przedstawiłem to na konferencji. No po pierwsze, jeżeli chodzi o cały region, reprywatyzacja kolejek linowych, powrót Straży Granicznej, powrót sanepidu, powrót było też pogotowia ratunkowego. Następna sprawa, no powrót zakładów pracy, które zostały bezmyślnie wyprowadzone jak cargo. Powrót pociągów regionalnych na linię z Krakowa do Nowego Sącza, bo to w końcu tu cała Sądecczyzna to jest produkt turystyczny i my musimy zapewnić wszystkim, żeby przyjechali tu w te tereny. No nie, no będzie, na pewno będziemy współpracować dla rejonu, bo ona weszła od Kukiza. Rozmawiać z nią trzeba, bo nikogo lekceważyć nie można, bo jeżeli jest parlamentarzystą z tego terenu, to trzeba z nią rozmawiać, ale po pierwsze ona powinna wykonać pierwszy jakby krok, żeby się skontaktować z Prawem i Sprawiedliwością.